Niektórzy wtedy zarzucali nam, że robimy eksperyment, że wykorzystujemy tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Wielka dyskusja się przewaliła, no ale to był przede wszystkim szatański wynalazek. Długo pracowałeś w TVN-ie. Jak się poczułeś po tym, jak cię potraktowali? No, powiem ci, że gorzej niż przy pierwszym i przy drugim rozwodzie razem wziętym. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Zezłościłem się najpierw, a potem no, wpadłem w depresję, jak to u facetów w moim wieku bywa przy stracie pracy. Cały czas się dziwiłem, co ona tu ze mną robi w tej sytuacji. To jest jedyny sposób, żeby w ogóle móc myśleć o zajściu w ciążę, a metoda in vitro z kolei nie jest taką też kartą, wiesz, pokerem, że załatwia wszystko. Dlaczego wybrałeś Świat Gwiazd? Cześć, ja nazywam się Ania Kruk, oglądacie Świat Gwiazd, ze mną w studiu Andrzej Sołtysik, witaj. Dzień dobry. Zaprosiłam Cię, ponieważ pomyślałam, że to będzie taki dobry moment, żeby nasi widzowie Cię poznali, bo zostałeś nowym prowadzącym zarówno Świata Gwiazd, jak i Gońca. Podobno, no właśnie. Współpraca z Iberionem, dopiero wiem, że zaczynacie, nagrywacie pierwsze wywiady. My do tej pory znaliśmy Cię głównie ze stacji TVN, tam pracowałeś 26 lat. Jesteś zarówno dziennikarzem telewizyjnym, jak i radiowym z wykształcenia filmoznawcą. Chciałabym zapytać, jaki jest w takim razie Andrzej Sołtysik poza kamerą, poza ekranem? Poza kamerą, poza ekranem i poza mikrofonem. No, trudno mi powiedzieć, chyba jestem skromnym człowiekiem, dosyć prostym, kochającym rzeczywiście to, co robię, czyli kino szeroko pojęte i opowiadanie o tym kinie, mówienie o kinie, interesowanie się kinem, spotykaniem ludźmi, którzy robią kino. Dla mnie kino jest takim oknem na świat moją główną dziedziną myślenia, zainteresowania, rozwoju i tak dalej. Natomiast jestem też człowiekiem no, niezwykle rodzinnym oraz cenię sobie proste, krakowskie życie w małym, białym domku w Krakowie z żoną i z małym dzieckiem. I wtedy jak mam okazję być w domu, to jestem w tym domu na, wiesz, na 110%. Mhm. Czyli nie wstaję wcześnie, nie kładę się wcześnie, jem regularnie, tak. Żona świetnie gotuje, więc korzystamy, celebrujemy śniadanie. Celebrujemy obiad. Ogólnie jak celebrujecie życie. Tak, a ja też domagam się podwieczorków, prawda? Albo jakiś ciasteczek do herbaty. Jakie ulubione jest twoje ciasteczko. I tak dalej, i tak dalej. No cóż, nie będę oryginalny. Lubię jak Karol Wojtyła kremówki, ale też lubię wszelkie czekoladowe. Mhm. Ciastka, torty, torciki i tak dalej, i tak dalej. Nie pogardzę niedużą bezą. O, też uwielbiam bezę, szczególnie z kremem i ze świeżymi owocami, najlepiej malinami. Tak jest, o tak, to jest klasyka. Więc tak, celebrujemy to życie takie, ale życie rodzinne, domowe wręcz. Oczywiście nie możemy sobie na to pozwolić w 7 dni w tygodniu, ani na nawet 5 dni w tygodniu, ale 2-3 dni w tygodniu. Mhm. Takiego życia bardzo doładowują moje akumulatory i bardzo mnie napędzają do dalszego życia, pędu i twórczości i tak dalej. A poza tym, jak to powiedział kiedyś stary polski aktor Witold Dębicki, no tatuś musi wyjechać, tatuś musi popracować, tatuś musi pobiegać po mieście, żeby zrobić to i owo. Poza ekranem jestem też takim zjadaczem sportu w telewizji w postaci meczów. O. Jeżeli mnie zapytasz, jakie są dzisiaj ważne mecze, to ci powiem. Jakie są jutro, to też wiem. Mecze jakieś konkretne, czy wszystkie sporty? Wszystkie. Nie, wszystkie mecze. Wszystkie mecze, każdy mecz. Mhm. Łącznie z moją ulubioną drużyną piłkarską Wisłą Kraków, która obecnie gra na drugim poziomie rozgrywek. I to też się da oglądać. Czasami nawet chodzę na te mecze. A jak jestem poza Krakowem, to je oglądam w telewizji. No jakoś tak pochłaniam te mecze, jakoś mnie nie nudzą, ciągle mi się podobają. No i oczywiście wszyscy to mówią, uwielbiam podróżować. No, uwielbiam podróżować, aczkolwiek ostatnio ta moja pasja jakoś tak nie znajduje miejsca, czasu i pieniędzy, więc dawno nie byliśmy nigdzie na jakimś fajnym, krótkim wyjeździe, nie wiem, Rzym, Lizbona albo
albo Praga, lub Wiedeń. Twoje ulubione miejsca na ziemi? Jakieś najfajniejsze, które odwiedziłeś? No polecam wszystkim w Polsce Ojcowski Park Narodowy. Tam się wychowywałem, tam się urodziłem. Zamek w Pieskowej Skale jest słynny dzięki filmowi Janosik, a także kilku innym filmom. Jest wspaniały, znakomity. Gotycko-renesansowy, wiesz, daje radę. Nieopodal jest drugi zamek w Ojcowie, który Kazimierz Wielki wybudował, a miejscowość nazwał naszej swojego ojca. Mhm. W Ojcowie jest grota Łokietka. I to jest uroczy teren i też miejsce takiego mojego dzieciństwa, brykania, dokazywania, jeżdżenia na rowerze. No i takich beztroskich lat, wiesz. No. Czyli można powiedzieć, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Zachęcasz do odwiedzania Polski. Absolutnie tak. No bo w miejsc na świecie jest tyle, wiesz, że trudno wybrać jakieś jedno. Ale nigdy nie byłem w Ameryce Południowej, tej latynoskiej na przykład. Też nie byłem. No właśnie. Podobało mi się w Miami. Miami. Byłam również. Dotarłaś na Key West? Dotarłam no na Key West. Właśnie, na Key West. Ernest Hemingway tam mieszkał. W co drugim barze pił podobno whisky, tak? Mnie zaskoczyły te koguty, które tam wszędzie biegają frywolnie po ulicach. To było coś fajnego. A mi się podobało tak, bo też jestem, widzisz, wielbicielem literatury takiej klasycznej spod znaku na przykład Hemingwaya. I też mi się tam w Key West podobało, że w co drugi bar to był ten ulubiony bar Hemingwaya. Tak jak w Hawanie, no co drugi bar to jest ten z Buena Vista Social Club, prawda? I że tutaj grali i tak dalej. No, ale tak, Polska, piękny kraj. Wróćmy do filmu. Dobra. Czy ty cały czas oglądasz wszystkie filmy, które wchodzą, czy jakoś je wybierasz? Jak to robisz, żeby być na bieżąco z filmami? Okej, w dawnych czasach, droga młodzieży, to było tak, że tych filmów premierowych w kinie pojawiało się w piątki 3, 4, no najwyżej 5. Zazwyczaj 4. W związku z tym wtedy rolą takiego człowieka, który pracował w radiu, tym filmem się zajmował, robił audycję filmową i rozmawiał z gośćmi ze świata polskiego filmu. Rolą było obejrzeć te 4 filmy i nie było to trudne. Zwłaszcza, że niemal każdy z tych filmów był w jakiś sposób interesujący, tak, bo one już były wyselekcjonowane w jakiś sposób. Poza tym to było dawno temu, w latach 80. czy 90., kiedy kino było kinem, a nie tylko kinem, platformą, Netflixem, serialem i tak dalej, i tak dalej. Nie było tego dużo, chociaż dla mnie pamiętam wrażenie po takich ponurych latach 80., lata 90., kiedy wchodziły, wow, 4 filmy, z tego 3 amerykańskie, to było bardzo dużo. Dzisiaj mamy taką kulturę przesytu, ta kultura przesytu i dostępu jest już od kilku lat, od 10, od 15, ale ona narasta, ciągle tak. Jest coraz więcej tego wszystkiego. I w kinach, i na platformach. Tak jest. Mnóstwo jest tego. No właśnie, więc jak mnie dzisiaj pytasz uczciwie, powiem ci, że no, robię to w sposób, staram się być sprytny, być na bieżąco, ale nie dam rady i nawet nie chcę oglądać wszystkich rzeczy. Netflix i platformy są do nadrobienia jakoś wieczorem, nocą, o dowolnej porze. Natomiast jeśli chodzi o kino, no to robię tak, że chodzę na te filmy, na które muszę, że się tak wyrażę. Muszę, ale też i chcę. Teraz wybieram się na film Powstaniec 1863. Polski film. Tak, dlatego że za chwilę mam spotkanie z panem Olgierdem Łukaszewiczem do programu radiowego. No i wiesz, staram się zachować taką jakąś odpowiedzialność, czy też no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby z Olgierdem Łukaszewiczem rozmawiać o tym filmie, nie oglądając tego filmu, tylko wiedząc, o czym jest i jaką on tam rolę gra. Pan Olgierd mówi, no nie, ale wie pan, ja tam malutką rolę gram. Panie Olgierdzie, wiem, że małą, ale za to znaczącą. Poza tym to film to tylko pretekst. I tak dalej. Więc ten film zostanie przeze mnie obejrzany. Akademia pana Kleksa. Poszedłem dlatego, że mam 8-letniego syna. Poszliśmy sobie rodzinnie. A sam nie byłem też w latach 80. fanem pana Kleksa, dlatego, że już byłem dużym chłopcem. Już miałem 20 lat, a nie 12, prawda? Więc nie załapałem się na tamten fenomen pana Kleksa. No ale tutaj z powodu tego, że jest mały człowiek w domu. Więc poszliśmy. Inaczej, no pewnie bym się wybrał, bo to duża produkcja i trzeba by zobaczyć, jak to duży zostało. Tak? No właśnie, jest parę pretekstów do tego, powodów, żeby to zobaczyć.
No i co jeszcze? No, jeżeli pojawia się taki film jak Ridleya Scotta Napoleon, to natychmiast biegnę i natychmiast chcę to zobaczyć w kinie, bo chcę to ogarnąć wszystkimi zmysłami i sam ze sobą, sam na sam z obrazem i Joaquinem Phoenixem jako interesującym aktorem, więc tu się spotykają trzy rzeczy. Uwielbienie dla reżysera Ridleya Scotta, oglądam wszystko, co ten pan zrobił. Poza tym, wiesz, ja i Ridley znamy się, spotkałem go dwa razy w życiu, tak? Dwa razy po 6 minut. To już jest coś. Absolutnie, wiesz, absolutnie. I ten, na tak zwanych press junketach. Ale Ridley Scott, Joaquin Phoenix jako aktor i Napoleon, postać historyczna, która mnie fascynuje. A jakbyś miał wymienić ulubiony film, twój ulubiony film wszechczasów, polski, zagraniczny, nie ma znaczenia. Okay. Nie mam z tym problemu, to pytanie zadawano mi 1000 razy i chcę powiedzieć, że nic się nie zmienia od momentu, kiedy mając 20 lat zobaczyłem film dawno temu w Ameryce Sergio Leone z Robertem De Niro i Elizabeth Perkins w rolach głównych. Wspaniałe, monumentalne dzieło, gangsterskie kino. Film o życiu oczywiście, o życiu, o wyborach, o przyjaźni i o miłości, o tragicznej miłości. Wielkie dzieło, wszystkim polecam. Jeśli chodzi o kino polskie, to mam oczywiście problem, bo bardzo lubię polskie kino. Jestem w ogóle fanem, wiesz, polskiego kina. Mówiąc szczerze, nawet jeżeli to kino jest czasem słabsze, mniej udane, mniej ambitne, to ja i tak podchodzę do tego polskiego kina tak z taką estymą, pieszczotliwie, jak do swojego dziecka, czy do kogoś bliskiego bardzo, no bo to nasze, polskie. No i cóż, zapytałaś o ulubiony film, tak? Tak. A nie o najwybitniejszy polski ulubiony film. No właśnie. Więc tu wybór jest trudny, bo jest tych tytułów kilka, ale wielbię Popiół i diament Andrzeja Wajdy z 1958 roku. Stare, oldschoolowe, czarno-białe, ale do dzisiaj znakomite, jeśli chodzi, wiesz, o kadrowanie, o opowiadanie, w ogóle o historię, która tam jest zawarta, o momenty, o którym opowiada. O Cybulskiego oczywiście w tych ciemnych okularach, o scenę, wiesz, z kieliszkami, prawda, spirytusu. Że to jest bardzo, bardzo wciąż wybitny film, mimo że tyle lat minęło. A Cybulski miał wtedy 31 lat, a Wajda miał 32 lata. Byli młodzi, wiesz, gniewni i bardzo niezależni w tym tworzeniu i to widać, to się czuje. Myślę, że on ma do dzisiaj wartość, nie tylko historyczną, ale także wartość, no, estetyczną. I w ogóle na kilku innych poziomach można to rozpatrywać. Tutaj w takim razie postawimy kropkę, jeśli chodzi o film. Dobra. Swoją przygodę dziennikarską zaczynałeś w RMF, później pracowałeś dla TVP 3 Kraków. No był taki epizod, wiesz. Następnie zostałeś prowadzącym, współprowadzącym programu Big Brother z Martyną Wojciechowską. To była druga i trzecia edycja, rok 2001 i 2002. Bardzo Czy dobrze. Wtedy Wielki Brand był takim programem przełomowym? Tak. Dlaczego? No był to szatański wynalazek, po pierwsze, jako formuła, jako coś nowego, jako sposób realizacji, czyli to wybranie odpowiednich osób, zamknięcie ich i obserwowanie, a także no, w jakiś sposób takie, nie chcę używać słowa manipulowanie, ale poprzez te zadania, które zlecał im Wielki Brat, oczekiwanie na reakcji i interakcje między nimi. Niektórzy wtedy zarzucali nam, że robimy eksperyment, że wykorzystujemy tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Wielka dyskusja się przewaliła, no ale to był przede wszystkim szatański wynalazek o wielkim znaczeniu dla telewizji. Sama też produkcja, 12 kamer było wtedy, to było coś nieprawdopodobnego, ta ilość kamer w domu Wielkiego Brata. Poza tym te kamery nagrywały, co się dzieje, a wtedy to, co kamery rejestrowały, było nagrywane na taśmy. Te taśmy trzeba było przenieść z tego pokoju realizacji do pokoju researchu, offline'u, a potem dopiero docierały te kasety, czyli pudełka z taśmą telewizyjną. Na montaż. Dzisiaj to się wszystko odbywa w internecie, poprzez internet, wirtualnie i cyfrowo. A wtedy to była fizyczna praca. Nawet był taki człowiek właśnie zatrudniony do tego, żeby zabierać opisane wstępnie kasety z realizacji, przenosić je na taki magnetowid, na którym robił wstępne sprawdzanie, wstępny opis i to był taki człowiek najniżej w hierarchii tej pracy całej redakcyjnej czy produkcyjnej.
No i ja wtedy też byłem, wiesz, pełniłem funkcję rzecznika prasowego telewizji TVN od 2000 roku, więc przy pierwszej edycji, tej takiej najbardziej burzliwej, rewolucyjnej, ten rzecznik prasowy się przydawał, bo robiliśmy dużo aktywności na ten temat. I prowadził ją Grzegorz Miecugow, a w drugiej i w trzeciej edycji, tak jak powiedziałaś, byłem prowadzącym, więc to było dla mnie wow, wyzwanie, przeżycie, no i rzeczywiście coś tak dużego, że wiem już od tamtej pory, że nic większego w telewizji już nie zrobię do końca życia. Czy ten program był wtedy kontrowersyjny i dlaczego? No właśnie dlatego, że wiesz, że niektórzy uznawali to za niedopuszczalne, za manipulowanie, za eksperyment, za podglądanie ludzi. Wszystkim to się źle kojarzyło. To przetarło chyba taką drogę do obecnych reality show, prawda? No tak, oczywiście. Big Brother to jest ojciec i matka wszystkich reality, prawda? Jest takim reality show w najczystszej formie, a dopiero potem powstają różne inne reality w plenerze, w kontenerze, w Azji, w Azji Express, na wyspie miłości i tak dalej, lub na farmie, no i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, to jest matka wszystkich reality show. A takie najciekawsze show. Wspomnienie, doświadczenie z prowadzenia tego programu? W scenariuszu każdego niedzielnego programu Ring, w którym wykluczaliśmy z domu jedną osobę, był punkt 52, łączy się z domem, buduje napięcie. I to było takie 6 minut, w którym ja jako prowadzący miałem zrobić trochę takiej atmosfery, zbudować właśnie to napięcie, wyczekać, przeczekać. I nad tym punktem pracowałem ze swoimi kolegami, przyjaciółmi z redakcji, no, z jedną, z dwoma osobami, ale no, cały dzień, jak to rozegrać, jak zareagować, jak przeciągnąć, żeby naprawdę podbić, wiesz, bębenek do granic możliwości. I to mi sprawiało taką dużą przyjemność, bo czułem, że władza nad światem należy do mnie wtedy, w te właśnie, to ja, prawda, powiem teraz albo za chwilę, prawda, w taki sposób albo w inny. A jednocześnie no, duży stres i duże przeżycie, aczkolwiek największym stresem i przeżyciem w tamtym programie były schody. Bo na początku nam otwierało się oko i prowadzący miał wyjść za tej dykty i zejść po schodach. Żeby się nie przewrócić, dokładnie. Rozumiem. Jak już zszedłem po schodach, osiągnąłem ten pułap zero, to myślałem sobie, no dobrze, teraz już z górki. A jeszcze jedna anegdota jest taka, że na wielkim finale Big Brothera w roku 2001, w grudniu, 17 grudnia, wiesz, minus 20 stopni, kalesony i tak dalej, odzież termiczna. Gwiazdą był zespół Brainstorm z Estonii bodajże. I to jest taki zespół jednego przeboju, oni mają Maybe, słynne Maybe. I ten Brainstorm miał u nas zaśpiewać dwie piosenki. I najpierw było Brainstorm Maybe, a potem po godzinie programu, powiedzmy, znowu Brainstorm i było napisane w scenariuszu Brainstorm, piosenka inna niż Maybe, prawda? Dzisiaj nie zapamiętam, jaka to była piosenka, ale to była ta druga, już prawie wcale nieznana tego zespołu. No wtedy, i żeby było bardzo zimno, bardzo zimno. Czy wtedy tak sobie wyobrażałeś swoją karierę dziennikarską, czy myślałeś, że będziesz robić coś innego? Wtedy, jak robiłem Big Brothera, tak, 2001-2002, tak. Nie, no w ogóle nie przypuszczałem, że będę robił coś takiego, bo na początku, jak myślałem o dziennikarstwie, to myślałem o tym, że dziennikarze to są ludzie, którzy piszą i pracują w krakowskim Domu Słowa, obok którego mój tramwaj na UJ przejeżdżał codziennie, więc tu siedzą dziennikarze, prawda? Więc to byli ludzie piszący. Radio, no to było radio. Nie uznawałem, że są tam dziennikarze, tylko ludzie, którzy opowiadają o muzyce, prawda? Więc tak myślałem, a potem się zdarzyło właśnie to Radio RMF, jak powiedziałaś na początku, lub Radio Małopolska Fan wtedy w Krakowie i po prostu połknąłem tego bakcyla i tam utknąłem w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Na długie 7 lat ja się wszystkiego nauczyłem, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Propozycja z telewizji przyszła niespodziewanie, jakoś wskoczyłem na ten statek, na tą łajbę. Może dlatego, że no byłem młody właśnie, miałem tyle lat co Cybulski i Wajda, jak robili swój Popiół i Diament, czyli 31 lat i wtedy człowiek jest odważniejszy.
Ale i tak, jeśli już to myślałem, że będę w tej telewizji robił programy o kinie, i tak też była. Dopiero potem zdarzył się nagle i niespodziewanie, wierz mi, nagle i niespodziewanie. Ten Big Brother i różne inne rzeczy, które za tym szły, ale które się skończyły w którymś momencie. Taka ciekawostka, też twoja żona Patrycja napisała pracę magisterską na temat Wielkiego Brata, a ty jej w tym pomagałeś. Tak jest, byłem nieustannym 24-godzinnym konsultantem. Mówiąc o tych gwiazdach, o osobach, które były w domu, to byli zwykli ludzie, którzy potem stali się gwiazdami. Czy myślisz, że teraz ten status gwiazdy się zmienił? Czy teraz jest trochę tak, że każdy może być gwiazdą, a kiedyś to było takie elitarne grono? Mhm. Tak, przed Big Brotherem telewizja była bardzo elitarna. Ci, którzy pojawiali się w telewizji, byli jakimiś wybrańcami, losu było ich niewielu. Irena Dziedzic prowadziła Teleecho i zapraszała kilku gości do swojego programu pod szyldem spotkania z ciekawym człowiekiem, i to już było wyróżnienie. A potem właśnie, okej, przyszły nowe czasy i nowe telewizje, i ten Big Brother, który spowodował, że zwykły człowiek, zwykły Gulczas, zwykły Klaudiusz, zwykła Manuela, że się tak wyrażę, poprzez samą obecność i intensywność opowiadania o nich, bo na koniec dnia, wiesz, ten Big Brother był serialem takim, tak, reality emitowanym od 20 do 21 w odcinkach, poniedziałek, piątek, a potem niedziela ten program zwany Ringiem. I że oni dostąpili tego zaszczytu rozpoznawalności i wczesnego celebryctwa. Wtedy to określenie dopiero powstało. No i potem rozpleniły się reality show, dużo ludzi, rozrosły się też telewizje, powstało wiele, wiele programów, potrzebowało wielu prowadzących, prawda, wielu dziennikarzy, wielu prezenterów i wielu aktorów. No a potem przyszły social media i dzisiaj nasz telefon jest kamerą. W naszym telefonie mamy mały program montażowy, możemy nagrać filmik, zrobić rolkę, zrobić relację z ulicy, albo opowiedzieć o sobie, albo o swoim blacie kuchennym, tak? O, to też oraz, przepraszam, jeszcze końcu, oraz od razu to wyemitować. Tak. Wiesz, wtedy gazety były drukowane, radio miało koncesję na nadawanie, telewizja też koncesję, i to było takie dobro niedostępne. A dzisiaj siedzimy tutaj, no i co? Robimy rozmowę, ona jest rejestrowana, i kiedy będzie wyemitowana? Kiedy chcemy. Gdzie? Tak. No, na social mediach, tak? Albo na YouTubie. O to też właśnie chciałam zapytać. Co myślisz o tych dzisiejszych czasach, kiedy każdy, kto ma fajny pomysł, może wziąć telefon, zainstalować TikToka, może mieć takie zasięgi wielomilionowe, o których żaden dziennikarz czy aktor, inna gwiazda nigdy nie śniły? Co o tym myślę? Tak. Że to wspaniałe, ale i przerażające. Mhm. Ja osobiście nie korzystam jakoś z tych social mediów, to znaczy nie posiadam Instagrama, ani nie tweetuję. No bo nie mam takiej potrzeby, raczej ustawiam się w sytuacji, że nie ja jestem celebrytą, tylko celebryci czy też gwiazdy to są ludzie, z którymi chcę rozmawiać, i ja raczej staram się być tym, który zadaje pytania, słucha odpowiedzi, robi interesującą rozmowę, ale siłą rzeczy jestem celebrytą przez to, że od 26 lat, jak powiedziałaś, pracuję w telewizji, albo przez 26 lat pracowałem w telewizji. Natomiast generalnie, podsumowując to, w sprawie tych wszystkich fantastycznych możliwości, które oferuje ten cudowny świat nowych technologii i mediów, to zdecydowanie wciąż odsyłam do Wajdy, do Popiołu i Diamentu, do Bergmana, do filmu Tam, gdzie rosną poziomki, do Siódmej Pieczęci, do kina Felliniego i do Wojciecha Hasa. No. Wróćmy do tych 26 lat twojej pracy w TVN-ie. Współprowadziłeś Dzień Dobry TVN z Kingą Rusin, później z Magdą Mołek, na końcu z Anną Kalczyńską do czerwca zeszłego roku. Ta przygoda po 26 latach, jak sam powiedziałeś, zakończyła się niespodziewanie. Dlaczego zostałeś zwolniony z TVN-u? Mogę ci dać numer do telefonu do dyrektor programowej Lidii Kazen? Ona być może zna odpowiedź na to pytanie, aczkolwiek mi jej nie udzieliła. Mm-hmm. Mi nie powiedziano dlaczego. Powiedziano mi tylko, że to nic osobistego. Więc sprowadzając rzecz do sedna, to chyba była prosta redukcja i selekcja jakaś. Mm-hmm. Przyszła nowa pani dyrektor, postanowiła coś zmienić, albo miała taką sugestię, żeby coś zmienić, żeby prowadzących było mniej. Wybrała sobie swoich, namaściła następnych. No i powstała nowa drużyna pierścienia, i ja się w tej drużynie pierścienia po prostu nie znalazłem. A więc, wiesz, bez tam rozpaczliwych gestów,
po prostu stało się, no, selekcja, redukcja. Ale tak naprawdę nie wiem, myślałem, że mam tam swoje miejsce, jako pan Andrzej z telewizji śniadaniowej, a i się dobrze czułem, no ale stało się inaczej. Stało się inaczej. Bardzo długo pracowałeś w TVN-ie. Jak się poczułeś po tym, jak cię potraktowali? No, powiem ci, że gorzej niż przy pierwszym i przy drugim rozwodzie razem wziętym. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Zezłościłem się najpierw. Znaczy, najpierw się zdenerwowałem, jak mi to oznajmiono, i poprosiłem o chwilę przerwy, żeby wyjść na papierosa. A ci, którzy mnie zwalniali, a były te trzy osoby, i nie była to też Lidka Kazen, żeby, bo nie pofatygowała się osobiście, tylko wysłała swoich ludzi. Oni mówili tylko się opanuj, tylko się opanuj. Ja mówię, jestem opanowany, nic sobie nie zrobię. Zejdę tylko na dół, a nie wyskoczę z tego naszego dziewiątego piętra, czy siódmego. No i wiesz, troszkę miałem wrażenie, że byłem taki jak lis złapany w potrzask. Znaczy nie to masz lis, tylko lis. Zwierzę lis w potrzask, w jakąś pułapkę. No i nie umiem sobie odciąć nogi, za którą zostałem złapany. I nie miałem wyjścia. A potem no, wpadłem w depresję, jak to u facetów w moim wieku bywa przy stracie pracy. Bardzo głęboki, ale bardzo niedługi epizod depresyjny, wiesz mi, dotarłem do granic, do dna depresji. No a potem jakoś czas leczy rany, trzeba czasowi dać czas zawsze, mówią mądrzy ludzie. Trochę czasu minęło, jeden miesiąc, drugi, trzeci. Życie zaczęło się toczyć dalej. Miałem odprawę 3-miesięczną, a potem zakaz konkurencji 3-miesięczny, więc ci moi znajomi, którzy bywali w takich sytuacjach, mówili, żebym się cieszył, bo mam dobrze, bo to, że to nie z dnia na dzień. I to doceniłem. No a potem pojawiła się informacja, że do Iberionu przychodzi Szwertner, że jest Iberion i że Iberion to jest taka złożona sytuacja i że takie wielkie plany. A Szwertner to było dla mnie takie dobre nazwisko. Ucieszyłem się, zdobyłem do niego numer telefonu, zadzwoniłem, umówiliśmy się na kawę i się dogadaliśmy, jeśli chodzi o taką merytorykę po prostu, a potem sprawy się jakoś potoczyły, aż tu siedzimy ty i ja dzisiaj, no, i nagrywamy to, co nagrywamy. Do pracy w Iberionie jeszcze wrócimy pod koniec. Powiedziałeś o depresji. Ty kiedyś w ogóle zdobyłeś się na szczere wyznanie, że walczyłeś z depresją i z uzależnieniem od alkoholu. Dlaczego to było tak ważne dla ciebie, żeby powiedzieć o tym publicznie? No bo już dojrzałem do tego, żeby powiedzieć. Powiedzenie o tym to też jest rodzaj autoterapii, ale raczej zakończenia procesu terapeutycznego niż jego środka czy początku. Po drugie, depresja minęła, a uzależnienie zostało uspokojone. Poza tym mówiono mi, że to ważne dla wielu innych ludzi, a po trzecie nie chciałem, żeby... Chciałem to powiedzieć raz, a dobrze. I nie chciałem do tego wracać, bo też nie jest moim celem epatowanie z tą swoją historią. Bo powiedziałeś, że depresja i uzależnienie, to raczej było uzależnienie i z tego wynikała depresja. Z nadmiernego używania alkoholu i w którymś momencie niekontrolowania jego spożycia. To znaczy, wiesz, wychodzisz na drinka wieczorem z koleżanką, a budzisz się następnego dnia rano o 11 i nie wiesz, co się stało ani z tą koleżanką, ani z tym piwem drugim czy trzecim. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu film ci się urywa. I to jest straszne, ten brak kontroli, jakieś poczucie wstydu, niepewności, strach. No i też problemy zdrowotne, które nazywają się kacem albo wzmożonym kacem, bo na szczęście jakoś wątroba wytrzymała i tak dalej. Żadnych takich trwałych zniszczeń i spustoszeń w swoim organizmie nie dokonałem. Może dlatego, że piłem alkohol tylko 30 lat, prawda, a nie przez całe życie, no, a intensywnie 20, no intensywnie, no nie, intensywnie, czy ja wiem, cały czas mi się właśnie wydawało mi się, na tym polega ta, wiesz, choroba, cały czas wydawało mi się, że to jest, no, intensywne, ale towarzyskie. Tak, picie, towarzyskie, pod kontrolą. Przecież tak jest i weekendowo, albo jak pracowałem w weekend, to w poniedziałek, zawsze i we wtorek. Zawsze jest jakaś okazja, przecież, a to urodziny, a to spotkanie, wyjście. No, tak, plus...
plus, że mi się należy, bo ciężko pracuję tak, i trzeba to jest ten relaks. Zachować. Tak, to jest to, co miałem, ten rdzeń, który miałem wbudowany z powodu wychowania rodziny, rodziców, okoliczności, w jakich się wydawałem, że alkohol tam zawsze był obecny i zawsze był fajną celebracją imieniny wujka, imieniny mamy, urodziny dziadka, święta. Tak. Wszystkich świętych, święto pracy, święto kobiet, no wiesz, święto, święto, święto. Więc miałem ten rdzeń wbudowany, że tak, pracujesz ciężko, pijesz ostro. No ale gdzieś tam dzisiaj wiem, że to było tak jakby, wiesz, taki bokser o wadze 45 kg i chude relawy wchodził na ring, a tam stał, wiesz, bokser wielkości Andrzeja Gołoty i ja próbuję z nim tańczyć i walczyć i fikać i prykać i to w ogóle nie było dobre. No ale tego nie wiedziałem. No, musiałem się poddać leczeniu i się uleczyć, bo takie było moje postanowienie, no, żeby jednak przestać, a nie pić do śmierci. Czy w tej drodze pomogła ci twoja żona Patrycja? Pomogła. Była dużym wsparciem dla ciebie? No, bardzo dużym, w którymś momencie jedynym. Tak naprawdę cały czas się dziwiłem, co ona tu ze mną robi w tej sytuacji. Jako że to dno, które się osiąga przy uzależnieniu, no to jest dla każdego jakimś innym momentem. No dla mnie to była utrata pracy, pozbycie się wszelkich złudzeń na mój temat, jeśli chodzi o ludzi, którzy mieli ze mną do czynienia. Wstyd, 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 hańba, hańba, hańba i depresja i niewiara w siebie i zmęczenie, wielkie takie fizyczne. Zmęczenie, więc wtedy była Patrycja, no, która pilnowała tego rytmu terapii, no, opieki też takiej. Tak. No. Mam wrażenie, że teraz bardzo dużo osób zmaga się z problemami natury psychicznej. Wiele osób myślę, że nadal ma opory, żeby pójść na terapię. Jak można by zachęcić takie osoby? Wiele osób ma opory, ale każdy musi zrobić to we własnym zakresie dla samego siebie i sam ze sobą, a nie, że ktoś, ktoś może tylko wspomóc, ale nie skierować, nie wskazać adresu i nie wyznaczyć godziny pierwszej wizyty, a po drugie, no wiemy, jak jest z polską psychiatrią, leży i kwiczy i na NFZ to pół roku, albo 2 lata, no to o czym mówimy? Panie premierze, niech pan coś zrobi. No, tak, to jest duży zrobić problem. Pan, tak, Ministerstwo Edukacji, żeby coś zrobiło, Ministerstwo Zdrowia, żeby coś zrobiło. No, jeżeli to jest choroba cywilizacyjna, współczesna i globalna, dotycząca wszystkich i być może się zdarzyć każdemu, no to musimy mieć ostre, sprawdzone narzędzia, żeby ją przynajmniej zabandażować, tak? Żeby ten pierwszy krok nie był zbyt trudny. Ale no, pytałaś o to, jak zachęcić do tego, żeby podjąć co? Terapię. Tak, tak? Czyli każdy musi to osobiście sam tak, ze sobą po pierwsze. Po się drugie, zdecydować tak, na po to. Drugie, każdy musi bardzo chcieć, aczkolwiek to jest kwadratura koła, trudne, no ale chcieć samemu sobie, a nie, że zrobię to dla mamy, albo dla cioci, albo dla syna, albo dla szefa, prawda, albo dla partnerki. Tylko muszę to zrobić sam dla samego siebie i samodzielnie muszę to zrobić, mimo trudności, jakie są z tym związane. A poza tym chodzi o to, że terapia, czyli na tym poziomie elementarnym rozmowa z psychoterapeutą, czy też sesje z psychoterapeutą o określonej godzinie, o określonym miejscu, w określonej częstotliwości, są cały czas rozmową ze samym sobą, wypowiadaniem tych słów. Na terapii, na której ja byłem, też były prace domowe tak zwane, czyli pisanie, fizyczne pisanie. Nie pisaliśmy na komputerze, tylko długopisem i na kartce, bo ta fizyczność pisania jest tutaj ważna, żeby napisać o sobie samym, albo o swoim sposobie picia, albo rodzaju picia, albo ludźmi, albo o miejscach, w którym się piło, żeby to sobie przypomnieć i żeby to napisać na kilku stronach tej pracy, a potem tę pracę się odczytuje w grupie 8 albo 12, powiedzmy, osób. I to też jest zmierzenie się z tym, co się napisało, z wypowiedzeniem tego i z informacją zwrotną od braci alkoholików, którzy mają kompetencje do tego, żeby coś powiedzieć. Na przykład, że przeraziła mnie twoja wypowiedź, albo myślałem, że nie piłeś aż tak dużo,
albo dziękuję ci za szczerość, albo to było, no różne są te informacje zwrotne i na tym się opiera ten, wiesz, ta taka pajęczyna tego fundamentu, na którym się buduje coś, co można nazwać fundamentu niepicia, no, przestania, nieużywania, abstynencji po prostu, a z tego wychodzą inne wartości, pojawia się nowe życie, nowa przestrzeń, jakiś tam jest zalecany rozwój duchowy. Czyli nie chodzi o to, żeby zacząć czytać więcej książek albo oglądać więcej filmów, tylko żeby w rozwoju duchowym pamiętać o sobie samym, o swoim dobru, o swoim samopoczuciu. Mi też bardzo przypadł do gustu taki program, znaczy sformułowanie hungry, halt, przepraszam, halt. Nie może być hungry, angry, lonely i tired, tak? Czyli głodny, zły, zmęczony i samotny. Nie może być zbyt głodny, okej, zgadza się, zbyt samotny, absolutnie. Nie możesz być zbyt zmęczony, dobra, głodny zły, i zły, i zbyt tak. zły, tak? No rzeczywiście ten program HALT mi bardzo pasuje i tak staram się żyć już od 11 lat. Samotny nie jesteś, masz wspaniałą żonę Patrycję. Dla naszych widzów, którzy nie wiedzą, powiemy, Patrycja jest trzecią żoną Andrzeja, jest 24 lata młodsza. Ale jest jedyną, a nie trzecią. Trzecią jest. I oczywiście jedyną. Teraz widać, wiele osób nie dawało wam szansy, jednak tworzycie wspaniały, udany związek. Czy ludzie bardzo często wypominają wam tę różnicę wieku? Teraz już nieco mniej, ale tak, zdarza się. Jak wiecie, przestrzeń medialna, publiczna i internetowa jest pełna złośliwych troli i oni zawsze to przypomną, ale my się już tym nie przejmujemy. Natomiast mnie wciąż zadziwia to, że od tych 11 czy 12 lat, jak jestem z Patty, to ta różnica wieku ciągle jest taka sama, wiesz? Że to się nie zmienia. No, a czy ta różnica wieku też jesteście z biegiem lat starsi, każdy z nas jest z biegiem lat starszy. Czy ta różnica jest odczuwalna, albo może była kiedyś bardziej, teraz jest mniej? Wiesz, ja mam męża, który jest 6 lat starszy ode mnie i w niektórych momentach naszego życia, pomimo tego, że to jest tylko 6 lat, czuliśmy, że... Ale ty czy on? Myślę, że ja i on. Czuliśmy na przykład, kiedy ja miałam, załóżmy, 25 lat, on 31, to było czuć, że ja gdzieś tam jestem świeżo po studiach, chciałam wychodzić z koleżankami, a mój mąż już na przykład wtedy był takim bardziej domatorem. Czy u was czuć te różnice? A, te różnice? Tej różnicy nie, zupełnie nie, bo Patty w całej swojej piękności, urodzie i cudnym umyśle, zawsze, nawet jak ją poznałem jako 21-latkę, już była dojrzalsza nad wiek, w myśleniu, w sposobie postrzegania świata, w muzyce, którą się interesowała i tu się spotykaliśmy, bo ona wielbiła Turnała, a ja ceniłem bardzo Turnała. Ona nie krzywiła się na Beatlesów, tylko ich doceniała, prawda? A ja jestem ultrafanem Beatlesów. Więc tu się spotykaliśmy, więc te 24 lata jakby tak się zminimalizowały do cirka 12, może nawet 9. Ja się też nie czułem na swoje 40 czy 45 lat, tylko interesowała mnie zabawa, świat, rozwój i korzystanie z życia. A Patty miała 25, była po studiach, dążyła do jakiejś stabilizacji, do posiadania dziecka, ale też była wesoła i skłonna do bankietowania, absolutnie. No. A czy ty przy niej jesteś taki bardziej młodzieżowy? Ona cię odmładza? No nie, na to odmładzenie to muszę popracować sam. Myślę o tym, żeby ćwiczyć, zacząć ćwiczyć, może biegać, ale myślę już o tym od paru lat i jeszcze parę lat zejdzie na myślenie o tym. Wspomniałeś o rodzinie, doczekaliście się syna, twoja żona zdobyła się na takie bardzo szczere wyznanie, że możliwość rodzicielstwa dostaliście dzięki metodzie in vitro. Czy to jest dla was ważne, żeby o tym temacie mówić głośno? No jasne. I dlaczego? No bo nasz kraj jest dziwny, jak dobrze wiemy. Kochamy go, to jest nasza jedyna Polska, innej nie będziemy mieć, ale jest tutaj bardzo dziwnie i pewne rzeczy są nadzwyczaj zapóźnione, opóźnione. W niektórych aspektach życia społecznego i cywilizacyjnego zostaliśmy w tym XX wieku. No. I trzeba by to nadrabiać. Świat się zmienia. Metoda in vitro jest
metodą, za którą człowiek, który ją wymyślił, dostał Nobla z medycyny. I to jest metoda leczenia niepłodności. Tak jest, więc hello. Natomiast przy przypadłości takiej jak to u Patty jest endometrioza i przy mojej przypadłości, czyli wiek, niehigieniczny tryb życia, papierosy i alkohol i osłabienie ruchliwości moich plemników, to jest jedyny sposób, żeby w ogóle móc myśleć o zajściu w ciążę, a metoda in vitro z kolei nie jest taką też kartą, wiesz, pokerem, że załatwia wszystko, tylko przystępując do metody in vitro, musisz sobie z tego zdawać sprawę, masz circa 40, może 45% szans na udane zapłodnienie i udane rozwiązanie. Więc ona też nie gwarantuje, ona tylko powoduje, że to jest jedyna metoda dla tych ludzi, którzy fizycznie i medycznie nie mogą. Jest to też długi, bolesny proces. Twoja żona pokazywała siniaki na brzuchu, więc o tym też warto rozmawiać, bo plus ludzie nie wiedzą, na czym to polega, prawda? No tak. Długa ilość wizyt, wiele badań i też w naszym ukochanym kraju było to nierefundowane. Staszek pochodzi z czasów, kiedy in vitro było refundowane i kosztowało nas to wtedy, powiedzmy, parę tysięcy złotych. Gdyby dzisiaj było nierefundowane, to... Bo teraz już znów jest. Znów już jest, tak, ale mówiąc o czasach słusznie minionych, to wtedy by nas to kosztowało cirka 28 lub więcej tysięcy. Tak. Hello, no kto sobie na to może pozwolić? No dobra, ktoś, kto pracuje w telewizji, dobrze zarabia, ale ja już nie pracuję w telewizji, nie zarabiam dobrze, więc już sobie nie mogę pozwolić. A przecież to są bardzo, bardzo duże pieniądze i też nie gwarantują niczego, bo być może trzeba dokonać za pół roku następnej próby, która znowu wydrenuje się o 18 tysięcy I zawsze złotych. Może się nie udać. No właśnie, więc to jest tym bardziej ważne, a jeżeli jesteśmy świadomym społeczeństwem, mamy do czynienia, mamy taką metodę, no to dajmy ją ludziom i niech to państwo refunduje, bo państwo na to stać, naprawdę na to stać, a poza tym przecież podobno się starzejemy, tak, jako społeczeństwo, podobno nas ubywa, a nie przybywa, no to dajmy tym ludziom chociaż szansę na to, żeby mogli coś z tą swoją dolegliwością zrobić. No. Czy pojawiają się myśli o kolejnym dziecku? No, bez przerwy, zwłaszcza u Patty. Czy jesteście gotowi, żeby ruszyć dalej? No, w połowie jesteśmy zawsze, tak. W połowie na 100%. Na koniec chciałam ci zadać pytanie, które mnie bardzo interesuje. Dajesz. Dlaczego wybrałeś Świat Gwiazd i Gońca? Dlaczego zdecydowałeś się wystąpić tutaj w Iberionie? Po pierwsze, tak jak się mówiłem, Janusz Schwertner, tak, jak się okazało we wrześniu ubiegłego roku, że on idzie z Onetu do Iberionu, to sobie pomyślałem, to może być niezły pomysł, prawda? To może być to. To jest facet, który chce coś zrobić, coś zrobił już i to on był jakimś takim gwarantem, no i potem poprzez niego dotarłem do właścicieli, oni się okazali łebskimi gośćmi pełnymi możliwości. Po drugie, byłem wtedy na wypowiedzeniu, więc straciłem pracę, a tatuś musi, prawda? A jestem też tatusiem. Po trzecie, no nie udało mi się tak jakoś poprowadzić swojego życia, kariery i twórczości przez ostatnie 30 lat, żeby w dzisiejszym momencie przy zwolnieniu być już, no wiesz, jak to się mówi, zarobionym, ustawionym i nie wiem, niegłodnym finansowo. Więc nie udało mi się mieć mieszkania w Marbei, apartamentu nad morzem, no i apartamentu w górach, prawda, z czego mógłbym sobie żyć jako 57-letni emeryt i tylko patrzeć, jak moja żona rozkwita na Instagramie i w swojej tej swojej socialowej twórczości, no bo tak. A po drugie właśnie pojawiła się taka okoliczność, że okej, tam mnie nie chcą, nie wiem dlaczego, a tu mnie chcą i mówią dlaczego. No i to jest fajne, bo daje człowieku jakiś napęd, wiesz, wiarę w siebie, no skrzydełka takie, wiesz, że można spróbować. Fru, znowu uniesie się nad ziemię, no a to o to chodzi, żeby to życie miało smak. Jakie gwiazdy zamierzasz zapraszać i dlaczego? W Polsce według moich obliczeń i badań jest ciągle 126 osób wartych zaproszenia do takiego programu. Ta liczba, mimo że czasy się zmieniają, rozmawialiśmy o tym, że media się zmieniły, to ciągle to jest 126 osób.
Więc tych 126 najcenniejszych, najbardziej hot, najbardziej interesujących jako rozmówcy, bo przyjmujemy tutaj zasadę, że to mnie musi interesować, znaczy widzów, czytelników oczywiście, ale mnie rozmawiającego musi interesować ta osoba. A potem dopiero to moje zainteresowanie właśnie przełożyć na dobrą rozmowę, interesującą dla widzów i dla czytelników. I żeby z tego wychodziły jakieś sensy, nawet jakieś małe sensy. Może jakaś nauka, może jakieś wnioski, może jakieś przygody, anegdoty. Jest tyle tych anegdot. Mówię ci, tyle tych anegdot do opowiadania. Muszę je kiedyś spisać, no wszystkie. Kiedyś to zrobię. W takim razie życzę wielu następnych wspaniałych przygód. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam. Było mi, droga Aniu, bardzo, bardzo miło. Mnie też bardzo miło. Dziękuję za poważne i przyjazne potraktowanie. Nie ma sprawy, jesteśmy teraz kolegami z pracy, więc jak najbardziej miło i przyjemnie zawsze u nas w Świecie Gwiazd. Zapraszamy do oglądania, subskrybowania, również odcinków z naszym nowym prowadzącym Andrzejem Sołtysikiem. Dziękujemy.